Jeszcze ważne jest to, aby była jeszcze ostatnia medytacja, będzie krótka medytacja związana z encykliką Deus Caritas Est, czyli Bóg jest miłością, którą złożyliśmy przez te wszystkie dni rekolekcyjne, i dzisiejszy dzień jest podsumowaniem tych medytacji, zakończeniem rekolekcji, a jednocześnie Dzień Pański, trzeba pamiętać, to jest właśnie Dzień Boga Miłości, Boga Miłosierdzia, każda niedziela, a szczególnie też Niedziela Bożego Miłosierdzia. Modlitwa do Matki Bożej papieża Benedykta XVI. Święta Maryjo, Matko Boża, Ty wydałaś na świat prawdziwe światło Jezusa, Twojego Syna, Bożego Syna. Na wezwanie Boga oddałaś się cała i tak stałaś się źródłem dobroci, które z Niego wytryska. Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać. Abyśmy my również mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej w spragnionym świecie. Punkt 41 w ramach zakończenia. Pomiędzy świętymi wyróżnia się Maryja, Matka Pana, i odzwierciedla odzwierciedlenie wszelkiej świętości. W Ewangelii świętego Łukasza znajdujemy ją zaangażowaną w posługę miłości wobec krewnej Elżbiety, po której pozostaje około 3 miesięcy. Przez chwilę przerwiemy, pomodlę się za Teresę, za jej córki, które bardzo cierpią. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Święty Józefie, pocieszycielu chorych i cierpiących, módl się za nami. Archaniele Michale, módl się za nami. Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Archaniele Rafale, módl się za nami. Święci nasi aniołowie stróżowie, módlcie się za nami. Kolejne słowa. W Ewangelii świętego Łukasza znajdujemy ją zaangażowaną w posługę miłości wobec krewnej Elżbiety, której pozostaje około 3 miesięcy, aby jej towarzyszyć w ostatnim okresie ciąży. Magnificat anima mea dominum. Mówi przy okazji tej wizyty, wielbi dusza moja Pana. I wyraża w ten sposób, jaki jest program jej życia. Nie stawiać siebie w centrum, ale zostawić miejsce dla Boga spotkanego zarówno w modlitwie, jak i w posłudze bliźniemu. Tylko wtedy świat staje się dobry. Maryja jest wielka dlatego właśnie, że zabiega nie o własną wielkość, lecz Boga. Jest pokorna. Nie chce być niczym innym, jak służebnicą Pańską. Ona wie, że jedynie wtedy, gdy nie wypełnia swojego dzieła, ale gdy oddaje się do pełnej dyspozycji działaniu Bożemu, ma udział w zbawianiu świata. Jest niewiastą nadziei. Tylko dlatego, że wierzy w obietnice Boże i oczekuje zbawienia Izraela. Anioł może przyjść do niej
i wezwać ją do ostatecznej służby tym obietnicom. Ona jest kobietą wiary. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, mówi do niej Elżbieta. Magnifikat, żeby tak powiedzieć, portret jej duszy. Jest w całości utkany z nici Pisma Świętego, z nici Słowa Bożego. W ten sposób objawia się w Słowie Bożym, czuje się ona jak u siebie w domu. Z naturalnością wychodzi i wchodzi z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego. Słowo Boże staje się jej słowem. A jej słowo rodzi się ze Słowa Bożego. Ponadto w ten sposób objawia się również, że jej myśli pozostają w syntonii z myślami Bożymi, że jej wola idzie w parze z wolą Boga. Ona, będąc wewnętrznie przeniknięta Słowem Bożym, może stać się matką Słowa Wcielonego. W końcu Maryja jest kobietą, która kocha. Jak mogłoby być inaczej? Jako wierząca, która wie, że myśli zgodnie z myślą Bożą i pragnie według Bożej woli, może być jedynie niewiastą, która kocha. Wyczuwamy to w cichych gestach, o których mówią ewangeliczne opowiadania o dzieciństwie. Widzimy to w delikatności, z jaką w Kanie dostrzega potrzebę małżonków i przedstawia ją Jezusowi. Widzimy to w pokorze, z jaką przyjmuje to, że pozostaje w cieniu w okresie publicznego życia Jezusa, wiedząc, że Syn musi teraz założyć nową rodzinę i że godzina Matki nadejdzie dopiero w chwili krzyża, która będzie prawdziwą godziną Jezusa. Wówczas, gdy uczniowie uciekną, ona pozostanie u stóp krzyża. Później w godzinie Pięćdziesiątnicy oni będą cisnąć się do niej w oczekiwaniu Ducha Świętego. Punkt ostatni, 42. W życiu świętych nie należy brać pod uwagę jedynie ich ziemskiej biografii, ale także ich życie i dzieło w Bogu po śmierci. Jeśli chodzi o świętych, jest jasne, kto zmierza ku Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliski. Nikim innym jak Maryi nie możemy tego dostrzec wyraźniej. Zdanie wypowiedziane przez ukrzyżowanego do ucznia, do Jana, a przez niego do wszystkich uczniów Jezusa, oto Matka Twoja, w każdym kolejnym pokoleniu staje się wciąż na nowo prawdziwe. Maryja faktycznie stała się matką wszystkich wierzących. Do jej matczynej dobroci, do jej czystości, dziewiczego piękna odwołują się ludzie wszystkich czasów i ze wszystkich stron świata ze swymi potrzebami, nadziejami, ze swymi radościami, cierpieniami, ich samotności, jak również doświadczeniem życia wspólnotowego. Zawsze doświadczają jej dobroci, jej niewyczerpanej miłości, która wypływa z głębi jej serca.
świadectwa wdzięczności płynące ze wszystkich kontynentów i ze strony wszelkich kultur są uznaniem dla tej czystej miłości, która nie szuka siebie samej, ale po prostu chce dobra. Równocześnie część ze strony wiernych jest wyrazem, nieomylnej intuicji, w jaki sposób taka miłość jest możliwa. Rodzi się dzięki najbardziej intymnej jedności z Bogiem, przez którą stajemy się Nim przeniknięci. To warunek, który pozwala tym, co zaczerpnęli ze źródła miłości Bożej, by oni sami stali się źródłami wody żywej. Maria, Dziewica, Matka, pokazuje nam, czym jest miłość i skąd pochodzi. Skąd czerpie swoją odnawianą wciąż na nowo siłę. Jej zawierzamy Kościół, jego misję w służbie miłości. W Rzymie 25 grudnia roku 2005 uroczystość Narodzenia Pańskiego w pierwszym roku mego pontyfikatu. Ojciec Święty Benedykt XVI.